I pytanie. Marcin Grupiński, Stowarzyszenie Libertariańskie. Szanowna pani minister, wielokrotnie wypowiadała się pani o programie Lux Torpeda, który, którego celem jest rozwój produkcji pojazdów szynowych w Polsce. Niestety Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadziło w życie ustawę o transporcie kolejowym, która w pewien sposób y, wpływa na rynek kolejowy, a więc go ogranicza. Zatem moje pytanie jest następujące. Jaki sens ma program, który miałby wspierać polskich producentów, skoro y, skoro y, może dojść do ograniczenia rynku, a więc spadku y, popytu na produkty? Nie wiem, o którym elemencie ustawy pan mówi, proszę pamiętać, że tutaj jesteśmy również obligowani. Rozwiązaniami, dyrektywami Unii Europejskiej. Jest w horyzoncie przed nami czwarty pakiet kolejowy, i tutaj akurat, jeśli wracając do tego pierwotnego, na ile nas tam Unia ogranicza, na ile nas obliguje, jest wiele elementów w dyrektywach europejskich, które stymulują rozwój. Myślę, że które, które, które naprawdę sprzyjają pewnym elementom rozwojowym z całą pewnością, w kolejnictwie na pewno. Jeśli pomyślimy, nie wiem, tak naprawdę nie wiem, o którym wątku Pan mówi. Ja pracuję rzeczywiście nad z torpedą siedzę regulacyjnie, z prezesami wszystkich spółek kolejowych oraz z wiceministrem infrastruktury odpowiedzialnym za rynek kolejowy w Polsce. I muszę powiedzieć, że to, co jest naszym i do czego chcemy doprowadzić? No, chcemy doprowadzić do tego, że ci znowu producenci, którzy są w Polsce, mamy znaczących producentów pojazdów szynowych w Polsce. Nie mówię już o tych technologiach przyszłości. Mamy dwa zespoły, które z sukcesem przebijają się w programach typu Hyperloop. Ale mówimy o tych, którzy, którzy rzeczywiście już produkują to, co po szynach jeździ w Polsce i nie tylko. Zależy nam na, na tym, aby te produkty wchodziły na rynek nie tylko polski, bo to doskonale wiemy, że ten 38 milionowy rynek polski jest naszą wielką szansą, ale też jest przekleństwem, bo jest po prostu na tyle duży, że niektórzy zatrzymują się tylko na nim. Ale chcielibyśmy mieć towar eksportowy. Jeśli chcemy mieć towar eksportowy, to musimy mieć długie serie zamówień. I Młodzi. chcemy doprowadzić do tego, Młodzi. żeby Chociaż na koniec będę.